Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Oskar i witam was już w kolejnym odcinku z Need for Speed Pro Street, w Let's Playu z Need for Speed Pro Street. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj zajmiemy się... Czym? Nowym autkiem, zajmiemy się dzisiaj nowym autkiem do gripu, bo do driftu już mamy wszystko. No to co, lecimy na parking i wybieramy, ja już wiem co wybiorę. Musimy tylko dolecieć do tego LMN OPRS. Proszę bardzo. To oto autko kupimy. To autko rozwala wszystkich na łopatki. Najpierw sobie nie będziemy dostosowywać wzoru, tylko sprzedamy go. Tak, 13 tysięcy. I jego sobie zostawimy. Symbolicznie, a co? Dobra, do dragu nie mam nowego. Okej, okay, no to dostosowujemy wzór, dajemy sobie własne ulepszenia. Nie wiem, na co mi starczy. Na razie dam na etap pierwszy i tak będzie szybszy niż... niż poprzednia fura, którą miałem. Oj, fuck. Cyk. Cyk. Później się ulepszy na kolejny poziom. No to jest w sumie tanie. To z Apexa sobie weźmiemy. Dobra, hamulce. Brembo, drugi poziom możemy dać, żeby prowadzenie było lepsze. Opony tak samo. W sumie... Nie, etap trzeci. Tylko drugi, bo już mamy malutko hajsu. No nitro musi być. Przynajmniej jedno. Przynajmniej jedno, żeby było. I teraz zobaczymy, czy nas stać. Nie stać nas. A to aero nam tak polepsza. No dobrze, to nieważne. Okej, okay, to na razie tuningujemy same osiągi bez wyglądu, jedynie lakier sobie zmienimy. Ja sobie zmienię lakier na srebrny, bo lubię srebrny, a w sumie sobie zobaczymy naklejki i pojedziemy sobie do kamuflażu, bo kamuflaż chciałbym mieć. Taki, nie, tam gdzieś był inny. Był taki w kwadraty. O, coś takiego. To ja bym chętnie taki przytulił. Dobrze, kolory się zgadzają, jest pięknie. Wszystko akceptujemy. Dobrze, pięknie. No to nice. Zaktualizuj wzór. No i co, jesteśmy gotowi w sumie. No bo co, autko zrobione. No to lecimy tym autkiem na mistrzostwa. Co nie? Podbijamy, proszę bardzo. O, już jest szybko. A będzie jeszcze szybciej. No i dobra, gitara. No to co? To jest prostsze. To jedziemy sobie imprezą eliminacje sektorowe. A jak? 409 koni. No dobra, nie ma tragedii. Zobaczymy. Fail na starcie, bo mi jedynka nie weszła. Pięknie. Super. Ale i tak podbiję pierwszy sektor. Pozdro. No i pięknie. No jest szybsze te Subaru, a będzie jeszcze szybsze niż teraz jest. Yeah.
A ja ludzi nitra nie potrzebuję. Co? Jeden punkt, really? Dobra, zaraz to zrobię. Alo, Honda, zjeżdżaj mi stąd. Nie jestem pierwszy, nie, nie może tak być. Nara Golf. Golf jest szybszy, nie wierzę. Aż mi bieg z wrażenia nie wszedł normalnie. Jak oni to zrobili tak szybko? Będę musiał nitra użyć. Dobra, to podbiłem pięknie. No tam nitra się użyje i będzie podbite. No i pięknie. No i jeszcze kolejne podbiłem, pięknie. No i się ukończyło pierwszy, nie? Świetnie. No i dobra, gitara. Dobra, jedziemy próbę czasową. Bo ten wyścig jest prostszy, to jest prostsza trasa. Żeby szybciej poszło, nie? Dobra, 409 koni, impreza przedostatnia. A skończy pierwsza, easy. To jest easy peasy. Boże, jaki czarny. Czorny. No czemu mi ta jedynka nie wchodzi, kurde? Tak nie może być, że na starcie mi nie wchodzi. Dobra, teraz pięknie, blisko ściany. I jazda, doganiamy go. Nie mogę w niego przywalić. Tego Mustanga, w tym Shelby to jest chyba. To jest chyba Shelby, tak. Dwójka, halo. Pięknie. Nie, nitra na razie nie używam, mamy jeszcze dwa okrążenia. Także jest jeszcze niepotrzebne, a i tak już pobiję rekord. Jezu, jak to było blisko. Nara, Honda. Nara. Łe, kurde, wyprzedziłem ich o 5 sekund. 6, przepraszam. Easy. Są cieniasy. Oj, teraz ja to zrypałem. Pięknie. Pięknie, blisko ściany, idealnie poszło, kurde. Jest forma. No i super. I tutaj teraz pięknie, blisko ściany, nie muszę nikogo wyprzedzać. Jeszcze poprawiłem czas, no i super. No tak, bo już nie musiałem się rozpędzać na starcie, tylko już przejechałem ładnie rozpędzony. No i tu pięknie, szybko teraz się przejechało. To będzie rekord, lecimy po rekord. Będzie rekord, będzie, o kurde. I jazda nitro. No i lecimy po rekord. To jest bezapelacyjnie najlepszy mój czas. Chyba w życiu nawet. 50,8. 12. Dobra. No i pięknie. Prawie 10 tysięcy punktów wleciało na konto. No to oczywiście, że pobito rekordtoru. I tu niestety nie da się wygrać, tylko od razu trzeba zdominować. No to jazda z dragiem na 1/4 mili, wszystkich rozwalamy i dziękuję. Dobra, 265, 200... Cheville SS ma 455 koni. Ale on to pewnie w miejscu będzie stał. Zaraz zobaczymy.
Grunt to najlepszy przejazd. Uwaga, palenie gumy. Kurde, już myślałem, że będzie maksymalna przyczepność. Dobra, idzie dobrze. Uwaga. No, nie najlepszy czas, bo 11.90. Uwaga, będę pierwszy. Jest. Drugi jest pewnie tym koleś, co ma Sheville. To jest Broadley, zaraz zobaczymy. Tak, to jest ten, co ma Sheville SS. Całe szczęście już się ze mną nie ściga, ale pewnie będzie ze 7 ścigów w ostatnim wyścigu. W ostatniej turze. Konfrontacji. Kurde, no jak nieprawdopodobne, przecież to była maksymalna przyczepność bez apelacyjnie. Pięknie. Ja znowu się z tym Civiciem ścigam co poprzednio? To nieźle, ale teraz dodaję 11.68, wyszło mi lepiej niż poprzednio. A koleś gorszy czas miał, dobra, całe szczęście, wygram to. Wygram z prawie 500-konnym samochodem. No i znowu się z Civiciem ścigam, nie rozumiem. A, ale teraz inny, bo teraz jest oklejony. Rayon Taonabi. No i znowu nieprawdopodobne, no trudno jest zrobić maksymalną. Halo, jedynka, ale lipa. Ale jeszcze go chyba wyprzedzę, nie wyprzedzę. Patrzcie, wyprzedzę. Nie wyprzedzę, dupa. 12.99. To miał lepszy czas? 12.69. No ale dobra, mam 11.68. Koleś miał gorszy czas o sekundę. No i gitara, jeszcze jeden wyścig. Dobra, jedziemy grip. 3 okrążenia, ostatni wyścig, porobimy ich wszystkich. Nie chcę mi się dragu jechać na jedną, drugą mili, żeby było ciekawiej. Dobra, są Corolle, które są słabsze od mojego auta, to jest dobry znak. Nie używam nitra, tylko muszę ich tak wyprzedzić. No i super. To było prostsze niż myślałem. Grunt? To być pierwszym od razu po starcie, bo wtedy nie muszę się z nimi przepychać i zwalniać nigdzie i dzięki temu lepszy czas mogę zrobić sobie, nie? No to trochę zrypałem, bo za późno zacząłem hamować. Ale i tak będę szybszy niż oni. Pięknie. Oj, troszkę za szybko, ale co tam? Oni są za mną cały czas, nie wierzę. Trzymają się jakoś. Dobra, minuta 15 czas okrążenia. A oni ile mają? 6 sekund strat. Ło kurde. No i pięknie. Easy. Podsterowność piękna, dzięki czemu mi dupy nie zarzuca, no bo to jest na pewno 4x4, to jest sama przyjemność. Czy ja dobrze słyszałem, czy mi z wydechu strzeliło? Chyba pierwszy raz w prostricie coś takiego słyszałem. Przecież tutaj nie ma takiego dźwięku zaawansowanego normalnie, kurde.
No, autentycznie, strzela mi z wydechu w tej Subarce. Fajnie, kurde. Nie słyszałem nigdy, powiem szczerze. Dobra, ostatnie okrążenie. Uwaga, ciekawe czy to wyrobię. Jak wyrobię, to będę miał najlepsze okrążenie. No, wyrobiłem prawie. To nieźle. Grunt, że nie walnąłem nigdzie. Bo mi przynajmniej za uszkodzenia nie pociągną. Bo mam nietknięty samochód. I to jest bardzo dobry wynik, kurde. O, teraz pięknie ten zakręt zrobiłem. Tutaj to easy. O, troszeczkę driftu. Zobaczycie, jak to będzie zrywał asfalt później, jak będziemy jeździć. Ja spróbuję, może uzbieram kasę poza odcinkami, żeby było ciekawiej. I w następnym odcinku wymaksujemy te Subaru, jak się uda. No i pięknie, pół minuty szybciej. 8500 ponad punktów. Make some noise, rider! Yes, wygrałem, nice, brawo ja. Pobito rekord toru, again. I zdominowane, gotówka 25 tysięcy, dziękuję. Dawajcie, proszę, proszę, kasa. No nie wierzę. Co ja mam pecha z tymi pakietami do ładowania? Czy wy dobrze widzieliście? Tam były fidget spinnery, zanim to było modne. Na grafice pokazały się takie fidget spinnery na całym ekranie, a to jest gra z 2007, przypominam, nie? To już wtedy wiedzieli, co będzie modne. Dobra, jeszcze w sumie trochę nam zostało tej gry tutaj. Mam odblokowany już G-Effect, czyli Ray Krieger, króla gripu, ale no nim jeszcze się nie będziemy zajmować, wszystko po kolei. Dobra, no i co, przeszliśmy mistrzostwa, także ja się z wami teraz żegnam. I do zobaczenia w następnym odcinku z Pro Streeta. Ja standardowo zapisuję sobie karierę. Tak, pięknie, dalej. No i co? Trzymajcie się, na razie i cześć!